Cześć, witam Was w kolejnym nagraniu. Jestem troszeczkę podbuzowany dzisiaj. Udało mi się wszystko zrobić tak, jak sobie zakładałem. Opowiadałem Wam wczoraj, że chcę pojechać do pracy rowerem, że będę robił dzisiaj trening na nogi. Wszystko się udało, przebiegło według mojego planu. Pogoda dzisiaj była bardzo fajna, idealna na rower. Rano udało mi się pojechać więc do pracy na rowerze. Wróciłem z pracy na rowerze też. To już była taka troszeczkę rozgrzewka przed siłownią. Od razu po powrocie poleciałem na siłownię, zrobiłem sobie trening nóg. Troszeczkę zrobiłem go delikatnie niż ten tydzień temu, po którym miałem przez tydzień prawie zakwasy. I możecie sobie sprawdzić w opisie po prostu, jak ten trening wyglądał. Powiem Wam, że jest on trochę okrojony, nie robię deadliftów, tych martwych ciągów, bo cały czas ta ręka mnie boli, po prostu nie jestem w stanie podciągnąć sztangi do góry. W zamian tego zrobiłem sobie także dużo ćwiczeń na brzuch, także dzisiaj brzuch i nogi przede wszystkim. Dołączam do tego właśnie pół godziny jazdy rowerem, także uważam, że dzisiaj miałem bardzo dobrze przepracowany dzień. Pod względem wyżywienia także dzień jest praktycznie idealny. Udało mi się wszystko fajnie rozpisać, zjeść, wszystko według planu, nie byłem w ogóle głodny. Nie byłem jakoś, nie wiem, nie miałem chęci na słodycze dzisiaj, powiem Wam szczerze mówiąc. Także ten cały dzień dość fajnie mi przebiegł i jestem zadowolony. No, z rana się trochę obawiałem, że jak pojadę na rowerze do pracy, to po prostu po wysiłku fizycznym z samego rana będzie mnie szybciej ssać, a jednak nic takiego nie było. Wziąłem sobie odżywkę z rana HMB jak zwykle, po prostu ten przejazd rowerem tak traktuję troszeczkę jako taką małą rozgrzewkę, mały trening. Z samego rana na pusty żołądek, także ten HMB był. Później około godziny 9 wziąłem sobie jeszcze L-glutaminę. Także myślę, że jest spoko. To z odżywek w sumie tyle. Po siłowni miałem tylko jeszcze kreatynę później. Postaram się kreatynę brać z węglowodanami. Mógłbym wziąć po tym rowerze z rana, ale najlepiej brać kreatynę z węglowodanami. No i tyle. No, super był dzień po prostu pod każdym względem. Pod względem jedzenia, pod względem treningu. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, wczoraj w opisie tego, co jadłem, napisałem Wam, że jadłem bagietkę z masłem i z szynką. Powiem Wam, że masła nie jadłem może... w sumie jadłem go tam czasami, ale tak na przykład, żeby planować sobie jedzenie masła, to chyba ze 3 czy 4 lata po prostu już nie robiłem, zrezygnowałem zupełnie z jedzenia masła czasami. Jak tam moje dzieci, nie wiem, jakieś tosty po prostu jadły z masłem i nie skończyły i ja je dojadałem, no to oczywiście tam jakieś masło było, ale powiem Wam, że w mojej diecie od jakichś 4 lat po prostu wyrzuciłem zupełnie masło. Nie jest najgorsze, ale traktuję to jako takie zło troszeczkę. To są te dodatkowe kalorie jednak, na redukcji nie służy. I to są takie nie do końca dobre tłuszcze. Wolę tłuszcze sobie po prostu w innych formach dostarczać, takich bardziej zdrowych. Ale powiem Wam, co mnie skłoniło do zjedzenia tego masła i powiem Wam też, że będę to masło jadł dość regularnie. Udało mi się bowiem znaleźć masło pochodzące od krów karmionych trawą, naturalnie. I powiem Wam, że takie masło jest bardzo zdrowe i jeżeli macie okazję takie masło kupić gdzieś i dostać, no to jak najbardziej Wam polecam, jest bardzo dobre na odchudzanie i można je jeść, naprawdę jest bardzo dobrym źródłem, super tłuszczy, dlatego jak najbardziej, jeżeli możecie, nie wiem, gdzieś do ciast, na przykład jeżeli macie masło, czy na kanapki, czy czasami ludzie sobie do kawy wrzucają z rana łyżeczkę masła, to już zupełnie inna historia, kiedyś Wam opowiem o tym. I to masło po prostu się nadaje idealnie do tego wszystkiego. Nie wiem, jak to w Polsce dokładnie wygląda, ja tutaj w Anglii po prostu udało mi się znaleźć takie masło pochodzące z Irlandii. Jest to w cenie normalnego masła, szczerze mówiąc. Do tej pory zawsze kupowałem jakieś polskie masła, bo tak jak się mówi, po prostu, że są najlepsze, najzdrowsze. Ale wydaje mi się, że te masła, które w Polsce się robi, to też pochodzą z takich po prostu przemysłowych farm, gdzieś tam, gdzie krowy po prostu żyją na paszy, w zamknięciu. Nie każde masło pewnie takie jest, a tutaj mi się udało po prostu znaleźć takie pochodzące od krów karmionych trawą i to masło wcale nie jest drogie, jest w normalnej cenie jak każde masło, także
Na pewno przerzucam się na to irlandzkie masło i to będzie podstawa po prostu u mnie i dla moich dzieci to samo. Będę po prostu będę im smarował tosty czy kanapki po prostu tym masłem. Dlaczego to masło jest takie ekstra? No, z kilku powodów. No. Po pierwsze, dodaje smaku, nie? Nie ma to jak jakaś kanapka czy coś po prostu posmarowana masłem, dużo lepiej smakuje. Ale przede wszystkim to masło polecam głównie z trzech powodów. Po pierwsze, w tym maśle znajdują się tak zwane kwasy CLA, czyli kwas linolowy. Jest to taki kwas, który został udowodniony, że pomaga zwalczać nowotwory i poza tym pomaga przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. Jest to właśnie jeden z takich tłuszczy, który po prostu stosuje się czasami w suplementacji, w różnych suplementach odchudzających i ten właśnie tłuszcz znajduje się naturalnie w takim maśle, tylko to masło musi pochodzić od krów karmionych trawą. No, jeżeli nie są te krowy karmione tylko trawą, no to tego tłuszczu nie będzie niestety. Nie w każdym maśle się ten kwas znajduje, dlatego trzeba na to uważać po prostu, żeby takie masło pochodziło od tych krów właśnie karmionych trawą. Po drugie, to masło ma bardzo dobry stosunek kwasów omega-3 w stosunku do kwasów omega-6, czyli te kwasy omega-3 też są po prostu bardzo dobre, mają właściwości odchudzające, także polecam je jak najbardziej i także powinno się je spożywać. No. Ja się suplementuję dodatkowo właśnie tymi kwasami omega-3. Jeżeli, nie wiem, czytacie różne moje artykuły, czy jesteście zapisani do mnie, do newslettera na stronie, czy oglądacie różne nagrania, no to będziecie wiedzieć, że polecam suplementację kwasami omega-3. Mają bardzo dużo zastosowań dla organizmu. Ten kwas po prostu pomaga na stawy, na skórę, kości, paznokcie. No wiele procesów zachodzących w naszym ciele po prostu ma prozdrowotne właściwości, dlatego powinniście sobie dostarczać te kwasy omega-3 po prostu i akurat w tym maśle po prostu jest tych kwasów bardzo dużo i jak najbardziej powinno się po prostu to masło jeść. Kolejnym takim składnikiem, który powoduje, że to masło jest takie niesamowite, są kwasy tak zwane MCT. Jest to kolejna grupa kwasów chyba, czy tłuszcze po prostu, które mają właściwości odchudzające. I powiem Wam, że te kwasy MCT znajdują się także w kokosie. Jest to taki składnik po prostu, który ma te właściwości odchudzające, pomaga w odchudzaniu i nie wszystkie tłuszcze po prostu to mają, a w tym maśle właśnie od krów karmionych trawą znajdują się te tłuszcze i to właśnie powoduje, że to masło jest takie wyjątkowe. No, jeżeli właśnie, więc macie możliwość go nabyć i po prostu stosować, to polecałbym w zamian po prostu jakichś różnych margaryn czy innych maseł. No i tyle w sumie. No, tylko uważajcie także na ilość, co nie? Nadal to masło będzie bardzo kaloryczne, mimo tego, że posiada bardzo dużo dobrych tych składników, no to musicie uważać na ilość jedzonego tego masła, bo jeżeli przesadzicie, to niestety te tłuszcze Wam nie pomogą w odchudzaniu, no bo masło jest dość kaloryczne, tam jest nadal 82% tłuszczu w takim maśle. No i jak zjecie pół kostki, no to po prostu deficyt kaloryczny, szlak trafi i możecie zapomnieć o odchudzaniu. Tak samo właśnie, jeżeli masło po prostu ma takie właściwości od krów karmionych trawą, to tak samo mam mięso pochodzące od tych krów, także ma takie same właściwości, zawiera te wszystkie kwasy, ten kwas linolowy i kwasy omega-3 w bardzo dobrym stosunku do kwasów omega-6, dlatego jeżeli możecie na przykład, nie wiem, kupować mięso także pochodzące od takich krów karmionych naturalnie na trawie, no to też jak najbardziej polecam, powinniście zastępować te tanie jakieś masowo produkowane mięsa po prostu, nie wiem, z supermarketów takimi właśnie mięsami. Wiem, że to może być trudne, takie mięsa są na ogół dużo droższe. Ja osobiście nie jem takich mięs, ja jem po prostu zwykłe, najtańsze.
takie dostępne w supermarkecie, no idealnie byłoby po prostu jeść takie od krów pochodzące od krów karmionych trawą, ale niestety to nie na moją kieszeń, a ja sobie nie mogę pozwolić na jedzenie, nie wiem, wołowiny, którą uwielbiam, którą jem prawie codziennie, na jedzenie po prostu takich krów, bo taka wołowina jest, nie wiem, 3-4-krotnie razy droższa i no, mój budżet by tego nie wytrzymał po prostu, ale jeżeli macie taką możliwość, to polecam jak najbardziej wszystkie produkty właśnie pochodzące od zwierząt karmionych naturalnie. Jeżeli może ktoś ma jakiegoś, nie wiem, zaprzyjaźnionego farmera czy mieszka na wsi, no to jemu będzie łatwiej uzyskać takie produkty. I no polecam, jeżeli macie możliwość, no to samo zdrowie po prostu. Jak najbardziej takie produkty powinny stanowić podstawę waszego wyżywienia. Tym się właśnie pożegnamy dzisiaj. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się coś ciekawego, że wam się podobało. Jeżeli tak, to proszę o łapki w górę, jakieś komentarze. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście, to subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. A widzimy się jutro i tyle na dzisiaj już. Do zobaczenia. Siema.